Witajcie, dzisiaj pokażemy, jak zrobić prawidłowy przegląd przedlotowy samolotu w Aeroklubie Krakowskim. Zaczniemy od upewnienia się, że sprawniki i master są wyłączone. Master i skrawniki, kluczyk jest na blacie, także wszyscy widzą, że samolot jest wyłączony. Zamykamy drzwi i rozpoczynamy przegląd od lewego skrzydła. Wlot wentylacyjny do kabiny jest czysty. Rurka pitota jest czysta, nie wkładamy tam palców, nie próbujemy jej udrażnić w żaden sposób. Jeżeli jest blokada, informujemy o tym mechaników. Tutaj widzimy, że rurka pitota jest czysta, świeżo zdjęte zabezpieczenie. Odpowietrzenie zbiornika paliwa tylko jedno, kiedy zbiorniki są dolane do pełna, może z niego ocieknąć paliwo i jest to normalne. Tutaj mamy czujnik przeciągnięcia. Jeżeli jesteśmy niepewni co do jego działania, po prostu przekładamy usta i wysysamy powietrze. Wtedy gwizdek umieszczony w tym dukcie powietrznym informuje pilota o przeciągnięciu. Tak jest zbudowane to urządzenie, w związku z czym taki test manualny możemy wykonać. Następnie przechodzimy dalej, sprawdzamy krawędź natarcia, czy nie została uszkodzona podczas wyhangarowywania samolotu albo przez ptaka napotkanego w locie. Potem winglet, światła. Nie są obowiązkowe do lotu w dzień, ale powinniśmy włączyć master i je sprawdzić. Sprawdzamy delikatnymi ruchami za skrzydło, czy samolot reagowuje symetrycznie, czyli czy podwozie główne nie jest uszkodzone. Następnie przechodzimy do lotki. Lotkę delikatnie, płaskimi powierzchniami dłoni wysuwamy do góry. Sprawdzamy, czy szczelina między lotką a skrzydłem jest pusta, czysta i czy cięgna nie są uszkodzone. Nie widać tutaj żadnych śladów ptaków ani błota. Pełen zakres działania lotki możemy sprawdzić ze środka, teraz tylko oceniamy jej stan ogólny. Następnie klapa. Klapy możemy do sprawdzenia wysunąć i zrobimy to przy kolejnym skrzydle, natomiast do tego momentu patrzymy, czy prowadnice są równe, czy krawędź spływu klapy nie jest uszkodzona. Następnie sprawdzamy pełność pokrycia kadłuba. Jeżeli będzie jakiś niezwykły dźwięk, który by zwracałby uwagę, czyli pęknięcie poszycia albo konstrukcji w środku, oddajemy samolot mechanikom. Usterzenie poziome, sprawdzamy czy jego geometrię, na przykład patrząc wzdłuż krawędzi natarcia. Jeżeli jest proste, nie budzi zastrzeżeń. Od razu zwracamy uwagę na kotwiczenie ogona. Jeżeli nie zostało uszkodzone podczas ostatniego lądowania, to będzie niezarysowane i nieoblepione trawą ani ziemią. Na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo błędne lądowania mogą prowadzić do uszkodzenia konstrukcji kadłuba i to trzeba zgłosić mechanikom. Swoboda ruchu, steru wysokości. Delikatnie ujmując dłonie, sprawdzamy zakres ruchu oraz krawędź spływu. Ster kierunku, pełną dłonią odchylamy w lewo i w prawo do końca, patrząc czy wychyla się symetrycznie i do końca zakresu ruchu. Za klapkę trymera nie chwytamy, ale sprawdzamy czy trzyma się pewnie steru wysokości. Następnie powtarzamy czynność co do prawej strony kadłuba. Klapa. Wysuniemy teraz klapy, żeby zobaczyć, czy jest w porządku. Klapa typu szczelinowego powinna być sprawdzana również od strony krawędzi natarcia. Czyli możemy włożyć tutaj dłoń, sprawdzić, czy czegoś tam nie ma, nie zalega jakiś brud albo śmieci. Czy klapa jest równa i nieuszkodzona. Zwłaszcza interesuje nas zanieczyszczenie klapy od spodu błotem i potencjalne uderzenia od kamieni, które mogą powstać podczas lądowania ze zbyt dużą prędkością na nierównej powierzchni. Jeżeli wszystko jest w porządku, chowamy klapy. Tą samą czynność z klapą powtarzamy dla lewej klapy, a następnie przechodzimy dalej. Prawa lotka, swoboda ruchu i szczelina pomiędzy skrzydłem a krawędzią natarcia lotki. Następnie winglet, znowu delikatnie poruszamy skrzydłem, światełka i krawędź natarcia. Sprawdzamy krawędź natarcia, kotwiczenia skrzydeł, zastrzały, a następnie koło. Sprawdzamy, czy konstrukcja zawieszenia jest nienaruszona. Od spodu mamy zaworek, który informuje nas o tym, czy nie ma wycieku z płynu hamulcowego. Sprawdzamy, czy przewód jest zamocowany na stałe, klocki, tarcza i bieżnik opony. Ciśnienie w oponie powinno być wyrównane, opona nie powinna być przesadnie ugięta.
Następnie sprawdzamy poziom oleju. Tutaj znajduje się korek do wlewu oleju oraz miarka. Po odkręceniu możemy zmierzyć poziom oleju i widać go tutaj, wynosi 5 kwart. Minimum do odlotu to 4, minimum w Aeroklubie Krakowskim to 5. Następnie przechodzimy do śmigła. Patrzymy, czy śmigło jest zamocowane bez luzów, czy kołpak jest zamocowany. Przed uruchomieniem zimnego silnika kręcimy śmigłem w kierunku obrotu, ustawiając się tak, by w razie uruchomienia silnika nie groziło nam niebezpieczeństwo, czyli ręka odpadła na plecy, a nie znalazła się w płaszczyźnie obrotu. Wtedy, kiedy mamy temperaturę ujemne, zwłaszcza kręcimy śmigłem kilkanaście razy, żeby doprowadzić olej na panewki. Następnie sprawdzamy pasek alternatora. Powinien być napięty, ale nie przesadnie. Widać tutaj, że sprężynuje, czyli jest wszystko w porządku. Oraz spódnicę oleju znajdującą się po lewej stronie. Nie powinno być tam śladów ptaka, uderzenia krwi, ani wycieków. Kolejna sprawa to reflektor. Jeżeli jest w porządku, to żarnik jest w stanie napiętym pomiędzy dwoma elektrodami. Możemy w niego popukać, zobaczyć, czy nie ma jakichś luzów, nie rusza się. Tłumik drgania szyjmi znajduje się w tym miejscu, który zapobiega wpadaniu przez koło w drgania szyjmi. Widelec jest prosty, nieuszkodzony oraz widzimy co najmniej 3-4 cm luźnego skoku amortyzatora. To upewnia nas w przekonaniu, że amortyzator będzie pracował. Tutaj mamy filtr powietrza, również warto na niego zobaczyć, czy nie znajdują się tam jakieś zanieczyszczenia. Najgorsze byłoby błoto i ewentualne resztki ptaków. Żeby sprawdzić amortyzator, możemy oprzeć się nogą o koło i delikatnie go ugiąć. Widzimy, że pracuje sprężyście i jest jak najbardziej w porządku. Cięgna do sterowania kołem i przechodzimy dalej. Tutaj znajduje się dajnik cienia statycznego. Proszę o nie przecieranie go palcem, tylko zobaczenie, czy znajduje się wokół niego jakiś brud. Jeżeli wszystko jest w porządku, tak jak tutaj, to nie ma powodu do niepokoju. I na tym kończymy część zewnętrzną przeglądu.